Gramy przeciwko San Antonio Spurs, no i czas na kolejne wielkie spotkanie Bena Cartera w jego w NBA. To nasza pierwsza akcja, wchodzę pod kosz, no ale to było głupie, no Wembanyama mnie tak blokuje perfidnie, że to naprawdę było głupie. Próbujemy jeszcze raz, teraz tym razem z Kevinem Love'em, podaję do Kevina pod kosz i tam nie trafia layupa. Kapitalny początek. Tutaj gramy skina z Bam Adebayo, Carter do Adebayo, Adebayo, na co czekasz? Trafia, mam pierwszą asystę w tym meczu, ale na razie ten początek taki niemrawy. Carter otrzymuje piłkę, zasłona od Bama Adebayo, no i rzucamy sobie, no i nie trafiamy, więc, ale Adebayo zbiera, rzuca, trafia do kosza, więc chociaż tyle. Nam niestety się nie udaje, na razie do żadnych punktów w tym meczu, kolejny pick and roll, kolejny rzut, no i kolejne pudło, no na razie Ben Carter jakoś słabo rzuca. Lecimy z kontrą. Co zrobi Carter? Idzie sam. Jednak nie zatrzymany. Podaje do Bama. Adebayo do. Znowu do Cartera, ale fatalnie. Carter nie ma piłki i mamy kontrę. Trey Jones. Kontra Carter. Niestety fatalny błąd. No jeszcze faulujemy. No ten początek meczu fatalny i trener mnie zdejmuje po 4 minutach. Pewnie sobie zobaczy na YouTubie, czy wam zacina ten odcinek. Bo mam jakiś tutaj. Jak to dogrywam głos, to mam momenty, w którym się zacina. I nie wiem, czy to się nie zacina, czy to na klipie też to będzie widoczne. Nie miałem żadnych problemów z klipem, to ja nie wiem, czemu właśnie teraz podczas tego mi się zacina. Mam nadzieję, że to tylko tu, więc jeśli będziecie słyszeć, że się zastanawiam, że coś się zacina, no to ja tak mam po prostu. Może tak nie jest w grze. Ale dobra, mamy 4 punkty, ale gram na D+. No to jest ogólnie fatalny mecz na razie Bena Cartera, tutaj rzut za 3. Fatalnie rzucamy, fatalnie nic nie trafiamy. Na szczęście drużyna nasza wygrywa. Ale trzeci błąd. Naprawdę ten mecz Bena Cartera nie jest najlepszy na ten moment. 4 punkty, asysta, zbiórka, no i tu wchodzimy pod kosz. No i po co rzucam? Po co rzucasz, Carter, takie rzuty? No po co? Ty się zastanów. Kolejna akcja Bena Cartera. Tutaj chcemy sobie wejść pod kosz, no ale może uda się z pół dystansu trafić. Carter rzuca. No i znowu nie trafia. No, dramat. Nadal mi wiercą. A, bo nagrywam odcinek po odcinku. A cóż, tutaj długo przetrzymuję piłkę, tak wiem, chciałem coś ugrać. Czwarty błąd, fatalna ta pierwsza połowa jest naprawdę. Tak słabego meczu jeszcze nie grałem w tej karierze. Tutaj może z Bamem zagramy? Nie, wchodzę pod kosz, Ben Carter kończy to, pęk. Szósty punkt. Cztery straty, zaledwie jeden asysta. No i dobra, rzucamy z pół dystansu. No i nie trafiamy. Jak nie trafiam takich rzutów? Nie rozumiem tego. Zazwyczaj one wpadają. Dobra, bawaj, Bam Adebayo, Bim Adebayo, trafia. Mamy 6 punktów, 2 asysty. Końcówka pierwszej połowy, drugiej kwarty. Gram z Wembanyamą, podam do Bryanta. Bryant, oddaj mi, rzucam. No i nie trafiam. O co chodzi? No co się dzieje? Co za fatalna ta pierwsza połowa? Tutaj asysta? No nie. No w ogóle, no ma coś słabiutko. No naprawdę ten mecz zapowiada się na jeden z najgorszych. No tutaj jeszcze nie wiem, co to był za layup. Na szczęście piłka jeszcze dla Miami. Ale nie wiem, co tu zrobiłem. Trey Jones mnie kryje, ale tak mnie kryje, że trochę może uciekniemy. No i rzucam, co nie? Trafiłem, wow! Ósmy punkt. Ben Carter. Czy może tym razem znowu trafi? Na spokojnie pod kosz do Bama Adebayo. Bang, jak to wyczekał Ben Carter. Na spokojnie zagrał do Bama. Adebayo. Bang. No i mamy. Kolejna akcja. Po 64. Czy Carter trafi? Podał do Adebayo i Adebayo ścina pod kosz. Kolejna asysta. Lepsza ocena C minus. Rzucam za 3. No i proszę, nie trafią. No, fatalny mecz. I wchodzimy pod kosz. Podam do Kevina Love'a. Kevin Love lepszy niż Jeremy. Suchy. Chociaż trochę asystuje. Może jakieś punkty w końcu. Carter, pod kosz, nie rzucaj, chłopie, nie rzucaj. Podał do Adebayo, Adebayo, szósta asysta. No naprawdę San Antonio dobrze mnie kryje. Tutaj Bam Adebayo, Carter, nie rzucaj, podaje do Adebayo i ten wsadza. Siódma asysta. Bam Adebayo, ładnie tu wyczekał. Idziemy z kolejną akcją. Bam, bam. Carter nie przedziera się, na się przedziera. Co zrobił Ben Carter? Podał do Tylera Hero. Hero za 3 trafia. Ósma asysta. No jeśli nie trafiam, to będę chociaż asystował, co nie? Kolejna akcja z Bamem Adebayo. Co zrobi Carter? Carter za 3.
No i tutaj się nam bardzo uruchomiły. Dobra, dobra, trafiamy za 3. Pierwsza trójka w tym meczu siedzi. 11 punktów, kolejna piłka do Cartera. Carter za 3 i druga trójka z rzędu. Ben Carter on fire. No to idziemy za ciosem. Ben Carter z pół dystansu nie trafia. A mogę zrobić krok do tyłu, możemy trafić trzecią trójkę z rzędu. Tutaj Carter szuka miejsca. Carter za 3. Pęk siedzi. 3 trójki z rzędu trafione. No wiem, że za 2 nie trafiłem, ale... Kolejna trójka nie. Carter do Highsmitha. Świetny pick and roll. 9 asysta w tym meczu. 6 zbiórka. 4 zbiórki. Może będzie triple double. Podaję jeszcze do Tylera Hero. Tyler Hero rzuca i mamy 10 asystę. No taka lepsza kwarta niż do tej pory. Podaje do mnie Carter. Carter. Co zrobi Ben Carter? Poda do Tomka. Czy poda do Tomka? Podał do Tomka i Tomek. Bryant. 11 asysta. Kolejna akcja. Ben Carter. Ben Carter rzuca nie, ale Jezus Maria. 5 błąd. Znowu z Bamem. No i podamy, co nie. Bam Adebayo sobie wchodzi pod kosz. Bam Adebayo niszczy wszystkich. Bang. Kolejna akcja. Mamy 7 zbiórek. 3 zbiórki. Mamy triple double. Carter za 3. No i niestety. Wracamy do nietrafiania. To jest naprawdę fatalny mecz, jeśli chodzi o skuteczność, ale prowadzimy w tym meczu i nasza 8 zbiórka, jeszcze 2 zbiórki. Kevin Love daje zasłonę, Carter wchodzi pod kosz, trafia nie. No coś taki niepewny w tych swoich rzutach dzisiaj, Ben Carter. Carter do Jimmy'ego, Jimmy do Cartera, Carter trafia spod kosz. Ładna akcja, dwójki mają hit. Trey Jones. Będzie rzut. Nie trafia Johnson, no i 9 zbiórka Cartera, jeszcze jedna, będzie triple double. Kevin Love, podaj do Cartera, Carter markuje rzut, wchodzi pod kosz, Jeremy Sochan go fauluje i tak naprawdę nasze pierwsze rzuty osobiste w tym meczu. Ben Carter, bang, mamy nie, Jezus Maria. Czy będzie 20 punkt? Jest 20 punkt, siedzi, mamy to, jeszcze jedna zbiórka. Jeszcze jedna zbiórka. Wembanyama rzuca i mamy pierwsze triple double w karierze, więc naprawdę kolejny majstor naszej liście odhaczony. Jeszcze wchodzimy pod kosz kontra Jeremy Sochan i niestety nie trafiamy. Szok, co nie? W tym meczu tyle nie trafiam, ale tutaj trójkę sobie rzucę. No i nie trafiam. Masakra. Masakra, ta skuteczność Bena Cartera. Carter tutaj nie na to czeka. Na zbiórkę w ofensywie i dobijamy rzut i mamy 22 punkt, 12 asyst, 12 zbiórek i Ben Carter po raz pierwszy w swojej karierze w NBA notuje triple double, 22 punkty, 12 asyst, 12 zbiórek, ale powiedzmy sobie szczerze, fatalny mecz jeśli chodzi o skuteczność, chyba 5 strat, to nie był najlepszy pomimo tego triple double mecz, taki trochę Russell Westbrook, Tragic Bronson, no ale cóż, wygrywa się, wygrywa, zwycięzców się nie sądzi. Trzecia kwarta trochę dała nam punktów. Bez tej trzeciej kwarty to by było naprawdę słabiutko w tym meczu. No i co? Pokonujemy Spurs. Lecimy dalej. W naszej karierce. Wisi się ładuje. To chyba będą jakieś tam pogadanki od Bena Oshaya, chyba Kevina Duranta. Czekajcie. Tak będzie, zaraz wam to odpalę. I zaraz się widzimy. No i widzimy się znowu, musiałem trochę usunąć ten klip, bo się trochę wygadałem. I no co, 9 trafionych rzutów na 24 to naprawdę jest bardzo słabe osiągnięcie. No ale cóż, no nie było to najlepsze spotkanie w moim wykonaniu, pomimo tego triple double.
Mogę wam powiedzieć, że już w następnym odcinku będę sobie zmniejszał czas gry na 8 minut na kwartę, bo chcę nagrywać częściej tą karierę. No i niby to po 2 minuty kwarty mniej, ale to jest naprawdę o wiele szybciej mi się odcinki nagrywa. A chcę też regularnie nagrywać tą serię, więc tak to będzie wyglądać. Zmniejszę sobie, zwiększę sobie na pewno minuty do grania, bo czemu by nie? No i chyba też jeszcze stacy pokażę i to będzie na tyle w tym odcinku. Następny, tak jak pisałem, w czwartek. No i co? Może kiedyś coś wygramy. Mam 33 minuty, będę na pewno zwiększał. To tyle ogólnie. Co jeszcze moje statystyki sobie zobaczcie. Na razie żegnam was, piątka.